Siema, dziombele! Cześć kochani, dzisiaj przychodzimy do Was z takim pomysłem. Będziemy piec bułeczki do masła czosnkowego, czyli takie bułeczki, do których są potrzebne drożdże, mleko, mąka, sól, cukier i olej. No niby nic trudnego. Tak. Takie bułeczki można kupować w pizzerii. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Ja już piekarnik Czy będą włączyłam. podobnego smaku? Smaku i czy w ogóle cokolwiek z nich wyjdzie. Dobrze, potrzebujemy do tego ciasto na bułeczki, 25 gram drożdży. 25. No i to trzeba by było tak sobie odkroić. Tu są. No, tak. Jak to pachnie? Ale. No nie pachnie. 25 gram. Włączyło się. No tu musisz włączyć. Czekaj, bo tu jest 100 gram, no to 1/4, tak mniej więcej. No. Okej, ile? 31. Jeden. To Trzeba troszkę troszeczkę odkroić. to odkroimy. 28. Daj. No proszę, brawo, równe 25. Okej. Okay. Równe 25 i to mamy wymieszać w letnim mleku. Letnie. Mleka mam być 150 ml. Daj to mleczko. To musimy. Nie tak się. Co tak się? Nie tak się odpakowuje. Czemu? Bardziej ci to mamy zrobię. Nie, 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 zostaw. Ja sobie tu nożyczki znajdę. Tak. No tak. Jest. Ile tego? 150 No to jest ml. 250. No, dlatego tutaj musimy sobie. Ojej, gdzie to tam kapie? Jeszcze. Jeszcze trochę. O, jest? Jest. Jest. Dobra. Mleko podgrzeje na szybko w mikrofalówce. Niech będzie. Nie? Tak. Tylko czy to nam nie zmieści? Nie. Nie. Nie zmieści się. No to co my tu mamy zrobić z Do tym? miski. To muszę. Okej, daj do miseczki. Przelejemy, jest 150. Jest. Damy do miski. Na 10 sekund. No tak, na 30. 15. Jeszcze w międzyczasie serdecznie pozdrawiamy Piotra Karpetę. Tutaj chciałam jeszcze pokazać, no troszeczkę po czasie, ale kartkę świąteczną, którą od niego otrzymaliśmy. Oraz wysłał ostatnio do nas foldery takie z informacjami na temat różnych zabytków w województwie świętokrzyskim. Tu wysłał nam świętokrzyskie perły architektury. Pika, ok. Architektury sakralnej, czyli dla osób, które lubią zwiedzać. Mamy jakiś zespół klasztorny, klasztor cystersów, czyli różne takie budowle. O, dla zadrapanych coś pewnie tam już byli, bo wiem, że oni lubią zwiedzać zamki. Jest Zamek Królewski w Chęcinach. Także można sobie na wycieczkę pojechać. O, i tu jest folder Miedziana Góra, czyli to jest miejscowość, w której mieszka Piotrek. Także tutaj nam wysłał, żebyśmy się mogli zapoznać. O, i jeszcze taka osada średniowieczna w Hucie Szklanej. Czyli też można sobie coś zobaczyć, pozwiedzać, pooglądać coś nowego. Serdecznie Piotrka pozdrawiamy. Mleczko nam się troszeczkę podgrzało. To wrzucamy do niego drożdże. I drożdże trzeba z tym rozpuścić. Także zobaczymy, czy one nam się ładnie tutaj rozpuszczą. Czy no, nawet takie
musimy to rozpuścić. Jeszcze Aga dzisiaj mnie rozbawiła do łez z kanału Podążająca przez życie. Powiedziała tak. Dzisiaj byłam w Warszawie, mniej więcej tak o. Dzisiaj byłam w Warszawie w poradni leczenia bólu, bo każdy ma jakieś przypadłości, a ja mam przypadłości związane z głową. To się ładnie przedstawiło. Po prostu nie umiałam się przestać chichrać z niej. Także Aga, ty możesz te bułeczki jak najbardziej sobie zrobić, bo to na masę jest dobre, a ty teraz masz mieć, masz przybierać na masie. To tam nie jest tych żelków, bo to sam cukier i chemia, tylko weź konkretnie jakieś takie rzeczy, boczek, jakaś golonka, żeberka tłuste, jakieś rolady, kluski, a nie tam będziesz żelkami się objadać. Okej, to mamy rozpuszczone, dodajemy cukier, sól i olej z cukru, jedna łyżeczka. Także Agula jest po prostu cudna, uwielbiam ją. Jedna łyżeczka cukru, jedna łyżeczka soli. To sól? No tak, no do tego ciasta, no to jest ciasto takie, wiesz, takie podobne do pizzy, nie? Łyżeczka soli. I już piekarnik się nagrzewa, bo to potem trzeba piec w piekarniku. I olej, podaj mi olej. Nie ten, tamten. No ten, co masz w ręce, nie ten, ten. Tak. Tu jeszcze coś jest. No jest, jeszcze na dwie łyżki starczy. Także poczekaj. Ja to tak złapałam od dołu, więc nie widziałam. Czego nie widziałaś? Tego oleju. Mhm. Że tam coś jest jeszcze. Dwie łyżki. Ale ciekawe, czy to wyjdzie, nie? Widzisz, jechałabym pani z dzisiaj zawieźć, bo dzisiaj jest w pracy. Nie ma szans, żebym zdążyła. Raz. I dwa. Tak. I to też trzeba wymieszać. Taki się nam robi. Taki śmieszny to. Jeszcze pierwszy raz to robimy. Generalnie każdą rzecz, którą tutaj robimy, będzie robiona, podejrzewam, pierwszy raz. Lody jak najbardziej będą. Zrobimy lody, tylko tak? Jak będzie troszeczkę cieplej. Na razie to zimno. Dzisiaj wyszło słoneczko, ale to jest 16 maj, a ja grzeję kaloryfer w pokoju, bo jest mi zimno. Także dobrze, i teraz dodajemy, ile tej mąki ma być? 1¾. Dobrze, to muszę wziąć szklankę. I to zrobimy sobie. Tak. Też widziałam fajny kanał Damian Kuchnia od Kuchni. Robił tam fajną potrawę z boczniaków. Gulasz z boczniaków. Tak. Dziadek lubi boczniaki. To może kiedyś to zrobimy z dziadkiem albo dziadkowi. Ty lubisz boczniaki? Ja nie wiem. Ty lubisz kanie, nie? Tak. Adaj zawsze zbiera kanie i je jak kotlety. Chyba piesek do nas chce tutaj wejść, ale teraz nie może. Bo by nam tutaj hałasowało. By chciał wszystko zobaczyć, co my tam sypiemy. Zobaczyć, a najlepiej jeszcze zjeść, nie? Mąki tam trochę liznąć. No, wszystkiego potem. Okej. Wsypujemy. Możesz już to troszkę przemieszać. O, taka ciapa się robi. No, no, bo to ma być ciasto, nie? I... To ma być takie złączone. No. Takie ma być. O. Piotrek też pisał, że możemy zrobić szarlotkę. Ja bym jak najbardziej zrobiła, bo nie robiłam w sumie jeszcze. Tylko ja bym chciała jakiś konkretny przepis, bo wiecie, no ja naprawdę nie robiłam takich rzeczy.
akurat. No i jest tu? No i takie czekaj. Coś? Tak, i teraz, tak żeby to miało taką masę jednolitą. I to trzeba na 15 minut odstawić, żeby troszeczkę wyrosło. Ono tam dużo nie powinno wyrosnąć, ale troszkę na pewno. Dobrze. Ja nie lubię się paprać w takim czymś. No ale co mam zrobić, jak muszę? Ja lubię. Lubisz? Tak. Paprać się? Tak. Dobra, nic mi innego nie pozostało, jak zagnieść to. Rączkami. No. Nie lubię się w takim czymś babrać. Obrączki nie ściągnę, bo ona jest chyba na stałe. A tu masz się jakiś. Na tej. No. Obrączki nie ściągnę, bo tak jak mi ją tata założył z myślą, to tak ona tu sterczy i nie chce zejść. Także to ją po prostu wymyję. Dobra, ten piekarnik tam się... I łapkami. Ściągnij. Nie lubię. Staram się jak najmniej tylko dotykać. Ja lubię takie coś. Naprawdę? Tak. Ja mogę się w tym pogabrać. No, domyślam się. To a mogę? Nie, ja już ściągłam, to już się będę babrolić. Bo to mamy tak lekko zagnieć. O, ciepłe to, fajne. Ciepłe. No. Pizzę możemy zrobić. No, nie, ja nie będę robić żadnej pizzy. Takie ciasto. Się klei. To ma się chyba kleić. Tak się ma kleić, chyba. No na pewno nie. Boże. Pokaż to jak to spada. No to musisz tu manewrować tym trochę. Nie, jakieś takie to jest. To chyba nie tak miało wyglądać. Pokaż tą rękę. Nie. O matko. No dobra, ale czekaj. To chyba może... miał być takie bardziej paprate. No nie, właśnie, to ma być bardziej takie, chyba że urośnie, nie mam mąki, ale jaja. Dobra, trzeba iść po nową mąkę, bo chyba troszeczkę było za mało i dlatego może. Nie, co smaknie. Fajnie. Super, po prostu, jestem przeszczęśliwa. No idź. Ja lubię takie coś. Daj spokój. No co? No, rozgniatać plastelinę na taką ciapkę. Za bardzo jest ciaplate. Dobra, no to co? Odstawiamy to na razie i zobaczymy, jak będzie dalej takie ciaplate, to po prostu trzeba podsypać mąką. Wracamy do Was za około 15 minut. Okej, kochani, minęło 15 minut, więc możemy przystąpić do... No troszeczkę minimalnie urosło. Tak. Ale już się tak nie lepi. O, dzięki Bogu. Więc teraz musimy ulepić kuleczki. Małe kuleczki i nie za duże, bo one podobno urosną troszkę. Co, będziesz też lepił? Tak, też. Okej. Okay. Małe, Adasiu. To są małe. Nie, to nie są małe. To zrobiłeś dużo. To nie jest mało. Pokaż. A taką? No. Taką, o. Ja to wezmę. Gdzie to weźmiesz? Wezmę. Okej. I taka. Pokaż. No. Może być. Ciekawe, czy coś z tego wyjdzie. Nie? O, fajnie, że się tak o, nie o, fajnie, lepią. Fajnie, no. Ale trochę się lepi. No, musi. Musi? No, nie wiem. To co taka klucha? Czekaj, ja trochę. O. A fajne takie ciapki. Lubisz takie tak, ciapki? Tak, a wiesz, jak to się ciężko odmywa? A jak fajnie.
szczękły. No ta może rzeczywiście za duża, co? To za małe. Pokaż. No to za małe. Definitywnie. O, czekaj. Daj trochę. Ops. Jedna mała, jedna większa. No, to będzie co, lepi się? No to tutaj to masz po prostu troszkę. Będzie idealna kluska. No o. To nie jest kluska. No kluła taka. Jezu, jedną kluchę lepiej. Tak długo. Ale trochę dużo na tego wyjdzie. Kto to zje? Jak jest ktoś ze Śląska, to można przyjechać. Znaczy nie, jeszcze nie, no bo nie wiadomo, czy coś z tego wyjdzie. Make-upa pokręstujemy. No. Jakby przyjechać. Może kiedyś się skusi, nie? A to za duże? Czekaj, tu porę. Nie, dawaj nam. No to już mąka jest. Co to za mały sifiś? No co ty taki mały? To będziesz miała mama taki z całej kluchy. Jasne. No tutaj daj, o. Jedne mniejsze i jedne większe zobaczymy, nie? Ja jestem ciekawa, czy w ogóle pojemy, rozumiesz, czy raczej nie. Czy tylko masło nam zostanie. Jeszcze coś do tego... Kto to zrobił? Co to taka bulwa duża? No co ty? Ale to fajne takie. No jest to fajne. Ja generalnie się nie lubię patrzeć tych. Chyba cioci zanieś. O. A gdzie to się zmieści jeszcze? No tutaj jeszcze z miejsca, no? Jak ma to tak? Będzie miała klucha jedna. A co? Będzie miała klucha. Ale to za duże, popatrz. Za dużo, za dużo. To jaka ma być? No jeszcze. Taka miniaturka. No najlepiej, no tam pisało, żeby to były takie, bo one w piekarniku pod wpływem tej temperatury. Mama, jeszcze mogą, takiego robimy. Nie, mogą urosnąć, nie? Też nie chcemy jakiejś buły na pół mieszkania. Daj mi mąkę. Daj mi mąkę, nie. Co, klei się? No, tam niektóre się klei, nie wiem czemu. To całe ciasto się jakoś klei. Tutaj? No to tu posyp trochę. O. Dobra. Jestem ciekawa, naprawdę. To jest tak zlepie. Mąkę mu dam. Ciekawe, czy już ta pogoda zostanie z nami, czy znowu deszcze i te inne. No, żeby w maju taka pogoda była. Daj mi mąkę, jaj. Jedyku, to ty co ty z tego robisz? Będą mąkowate po prostu. No to będą niedobre. Będą z mąki. Dobra, ten. Jeszcze tam kulasz coś, no to kulaj. Piekarnik jest nagrzany. Ten piekarnik ma być nagrzany do temperatury 220 stopni. Tak około 15 minut to trzeba piec. Więc jak one będą w piekarniku, to będziemy robić od razu masełko. Co jeszcze taka? I co? Wszystko? Tak? Tak. Dobra. Ja rączki umyję. Trzeba umyć łapki. Trudno się. Podobno.
Dobra, łatwo to schodzi. I teraz tak, to sobie może odstawimy na bok. Wygląda to mniej więcej. Dobrze. Proszę Państwa, tak. Ile nam wyszło? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć. No to trochę nam więcej wyszło. 26, no to tak powiem Ci. Może za mało żeśmy robili, a nie wiem, zobaczymy. Metodą prób i błędów, bo tak jak mówię, pierwszy raz to jest robione. Dobra. Wstawiamy to do piekarnika. Piekarnik. Pieczemy góra-dół i wstawiamy timer na 15 minut. Tylko trzeba patrzeć, co i jak. Oj, a to brudno. A co ty robisz znowu? Tak myję ręce. Daj mi tam szmateczkę mokrą. Szmateczkę? No, tu już mamy wszystko w mąki jest. No sobie tak. Wytrzemy. Zrobimy masełko z pół kostki masła. Dodamy dwa ząbki czosnku wyciskanego przez wyciskacz. Bo jak ja na całą kostkę daję 4, jak dziadkowi robię, to teraz pół starczy, prawda? Tak. Ok. Trochę z mąką będzie, widzę. To masło nie może być ani za zimne, ani za bardzo rozpaprane. A to ci jest trochę. Nie, takie. Właśnie takie może być, takie, bo to się będzie dobrze mieszać. Ja masła nie lubię tak. Jak dużo. Lubisz masło? Nie lubię dużo masła. Myślę, że ci nie każe z tego zjeść. Nie. Tak. Ząbki czosnku. Trzeba obrać. Gdzie ja mam jakiś nóż? Może być. Mokry, bo trzeba go wytrzeć. Daj odejść. Ja. Brałam. Daj. Będą ci ręce śmierdzieć czosnkiem. Dobra. Tak. Ale ładnie pachnie. Ładnie pachnie? Mhm. Dobrze. Okej, gdzie masz ten czosnek? Tu. Obrany? To trzeba odciąć. Okej. No, taki intensywny ma ten zapach. Nie? Tak. Więc dwa ząbki wydaje mi się starczą spokojnie. Okej. Okay. Czekaj, bo ja muszę wyciągnąć widelec. Nie, to jest łyżka. Łyżka. Nie. No. Czekaj. Okej, ja to wyciągnę. Masz widelec? Tak. Okej. Mogę wyciskać? Możesz, tylko ja to tak sobie tutaj rozkroję sobie. Rozpapram. Łatwiej. A gdzie masz deskę, że kroisz na blacie? No. No? No? Sobie trochę ukroję. Nie odkrawaj. Co, będziesz jadł tak? Tak. Nie ciachaj mi po tym blacie. Dobra. Dobra. Ostra. No ale okej, okay, no to już. Mąkę możemy schować. Dobra. Przyprawiamy to tak. Ostra. Solą. Uf.
Przyprawimy sobie tak solą do smaku. Każdy według siebie, wiadomo, bo... Dobra. Wymieszamy. Ojej. Szkoda, że nie mamy tego takiego pojemniczka, co tak mają w pizzeriach, nie? Takiego małego. Trochę chyba urosły w piekarniku. Tak? No to zaraz zerkniemy. Kiedy to? No, możesz zrobić. No, mocno. No, wyszło cokolwiek. Trochę tak. No to następny daj. Następny. Hmm. No. Dobrze. Następny. Daj mi to, bo widzę, że coś siły nie masz. Twardo jakoś to idzie. O, teraz zobacz. Hmm. Tak. Jeszcze to masło jest na boku. No wiem, ale to tak jest bardzo. Oj, trudno. Będzie z takimi tymi. Z czym? Ze z kawałkami tego czosnku. No tak, zawsze takie jest. Ostatnio jak robiłam, to nie chciałeś zjeść. A jeszcze nic nie wyjdzie? Nie, nie, bo to będzie za ostre, wiesz? Okej. Okay. Pieprz jałowy. Ja chcę trochę posypać. Ale ja tak sypię. Patrz, tak. Tak do smaku. Mamy taką przyprawę do masła, ale ja daję jej naprawdę troszeczkę. A co to jest? Przyprawa do masła. Tak troszeczkę, bo ona jest taka dosyć bardzo intensywna. I ja tak zawsze to tylko do smaku. I koperek do koloru. Można jeszcze papryki słodkiej troszeczkę dać. Różne tam przyprawy, zależy co kto lubi. Nie wiem. Ładnie pachnie. Tak? Mhm. No, pachnie tym czosnkiem. Au. To nie jest najlepsze pudełko do mieszania. Okay, przytrzymaj i zobaczymy. Ładnie pachnie na ten widelec. Okay. Dobra. I co? Dobra. Dobre? Za mało słone. No. Nie? Za mało słone? Ja bym ten dodał jeszcze troszkę tak. No. A mało słone. Ja bym jeszcze troszkę dodał. Czego? Minimalnie. No dałam. Zaraz zobaczymy. A dobry, ten widelec. To daj go potem do mycia. No, jakieś smaczne. Smaczne masełko. Nie obiec się masłem, nie, bo potem bułki nie zjesz, jak cośkolwiek z tego wyjdzie. I teraz dobra. Dobra? Mhm. No. Mhm. Dobra. Ja je wsadzam do lodówki, żeby ono troszeczkę zrobiło się takie twardsze. One się wtedy będzie fajnie rozpływać na tych bułkach. O ile, jak mówiłam, cokolwiek wyjdą. Z nich wyjdzie. Coś tam się piecze. Urosły trochę. Mhm. Okej, okay, kochani. To wracamy, jak bułeczki będą gotowe. No kochani, bułeczki się upiekły. Teraz będziemy je wyciągać z piekarnika. Aż tak? Się boję. Bo nie wiem, czy cokolwiek wyjdzie. A ja nie mam czym tego złapać. Czekaj. Tą ściereczką. Żebym się nie otworzyła. Buchu. Buchu. Jakieś małe, ale to nie urosło za dużo.
O! Jakieś takie przypieczone, małe, ale nie wyglądają źle. Muszę je przełożyć. Nie padło się. Zostało to gorące. Nic nie będę przekładać. Ok, wyszło jakieś takie. Teraz muszą się troszkę ostudzić. Zlepiły się? No to te się zlepiły. A to takie o, małe. Ok. Dobra, no to musimy chwilę poczekać, aż one się ostudzą. Tak. Ok, kochani, bułeczki nam troszeczkę wystygły, więc teraz przyszedł czas, aby je skonsumować. Spróbować przede wszystkim, czy one się do konsumpcji nadają. Ja biorę tą, taką malutką. To daj, ja ci ją rozkroję. Jak się nie potnę. Mama mówiła, że też są twarde jak kamień. Nie. Jak nie? No, z wierzchu może za dużo, za długo były pieczone, ale... Ale tutaj... Ładnie pachną. Mhm. Daj coś na rolaci. Masełko jest wyciągnięte z lodówki. I właśnie o to mi chodziło, żeby one się tak... No masz, to jest twoja porcja. I koniec. Kosztujemy. Lubią. Mhm. Masełko. Pyś. Dobra. Bardzo. Bawiam ci? To nam wyszło. Mhm. Może powinniśmy rzeczywiście trochę większe robić, bo one są takie malutkie, więc one po prostu się troszeczkę tak, znaczy spiekły, ale całkiem są niezłe w smaku. Masełko też nie za, znaczy tak, bardzo dobre. Tak można jeszcze przekrawać trzeba. Można tak, można przekrawać, można sobie tak, o. No, jak ktoś ma ochotę, to w nam wyszły, zapraszamy. Póki są ciepłe, także śpieszcie się. Kochani, pozdrawiamy, buziaczki, pa! No, siema!